Cześć, z tej strony ja, witam wszystkich serdecznie World of Warships jest Dzisiaj Emanuel Zupa na ryju. Tak go rzuciło, dosyć miło i przyjemnie. Jeśli mamy takie losowanie na niskowcu, to e, no należy się cieszyć, piąteczki, szósteczki. W dodatku nie widzę keyblenda u przeciwnika, jest Texas, który i New Mexico jeśli jest wymaksowany, które mogą coś tutaj e, nam po... Przeszkadzać i porozwalać samoloty. Oczywiście są też dwa lotniska. No i, no i też, moi drodzy, pokazuję lotnisko, dlatego że już niedługo będzie to lotnisko. Was męczyć w bitwach rankingowych, dlatego można się tutaj przyjrzeć, co ono potrafi. Pamiętajcie, na szóstych tierach najlepiej zatrzymuje lotniska, a właściwie ich samoloty. Cleveland, wymaksowany na. Jak się tylko da, powinien ja powiedzieć, na maksa wymaksowany, a są jest naprawdę bardzo groźnym przeciwnikiem. Zmieli wszystko. Nic nie zostanie dla Ryu ani dla Rangera. To, to nie istotne, co tam, co tam się pojawi, wszystko spadnie. Najlepsze A na swoim tierze z rozbiciem czysta miazga. Dlatego jeśli będzie dużo lotnisk, a. Zauważcie, że ostatnio lotnisk jest naprawdę sporo, przynajmniej na wyższych tierach, Jak gramy, naprawdę często jest lotnisko, więc tutaj liczba graczy na tej klasie okrętów na pewno ostatnimi czasy wzrosła. A co za tym idzie? Trzeba się ich obawiać, bo oni zobaczcie, jak lotnisko jest w stanie wyciągnąć grę na 12 graczy, a, a kiedy będzie ich 7. No właśnie, jak przeciwne lotnisko będzie cienkie, tutaj macie. Zobaczcie, pułapeczka, jedna eskadra trzyma dwie, druga zalta dobija. A klasyczny przykład tego, jak należy miażdżyć przeciwnika, jeśli jest słaby. No, no, działa dobrze, jak widać. Nawet bardzo dobrze. Wymiana cztery samoloty za pięć, tudzież sześć, według mnie 6 razy 2, czyli pięć, dziesięć albo dwanaście. Za cztery to raczej no, fajna sprawa. A tutaj... Starajcie się robić tak samo, jakby jak Zupa zrobił. Jeśli tylko wam się uda podpuścić kogoś, żeby nasłał na was swoje dwie eskadry, zmielcie go z Alta. Drugą swoją eskadrą i jest po Można, oczywiście, mu podesłać też eskadrę jakichś bombowców. No, torpedowców troszkę szkoda. Zobaczmy polowanko. Tutaj pamiętajcie również, że w grze lotniskiem. Niezwykle ważne jest pozycjonowanie naszego okrętu. Dużo osób o tym zapomina na najwyższych tierach, tracą okręt w głupi sposób. I mogliby dalej działać, wspierać Team, a tego nie robią, bo są pod wodą. Dlatego cały czas śledźcie minimapę, gdzie są nasi przeciwnicy, co robią. Pamiętajcie, że nie wiem, czemu w ogóle tak kursor tu się wgrał. No ale spoko można pokazywać. No zobaczcie, tutaj jest takie półkole, więc lotnisko może sobie stać tutaj w dowolnym. Miejscu, ale jeśli na przykład tu by była dziura, trzeba by było wtedy gdzieś zasuwać tutaj, tam gdzie jest większość naszej floty. Tam się udajemy. Większość floty, jak już padnie, no to zazwyczaj jest pogrzeb, więc no, niewiele, niewiele będziemy mogli wtedy zrobić. Ale za większością floty stać jest dosyć bezpiecznie. Zazwyczaj nic się tam już nie przedrze. Możemy sobie spokojnie operować i robić to, co lotnisko robić ma. Um, jakbyście nie wiedzieli, małe przypomnienie: e, dużo osób uważa, że lotniskowce powinny <laughs> miażdżyć pancerniki. Oczywiście lotnisko może zmiażdżyć każdy okręt. E, nawet krążownik, który jest wymaksowany pod AA, jeśli skoncentruje atak odpowiednio, e, to jest w stanie to zrobić. Jest kilka krążowników, które są prawie nietykalne, jak są wymaksowane. Ale nie wszystkie też są wymaksowane, trzeba o tym pamiętać. Po użyciu rozbicia eskadry już taki krążownik nie jest wcale taki bezpieczny, bo może nie strącić wystarczająco szybko samolotów torpedowych i mogą mu zrobić niespodziankę. No dlatego, jeśli jest ku temu okazja, lotniskowiec powinien robić zwiat jak najlepszy. To naprawdę procentuje. Jeśli widzimy przeciwników, umówmy się, że możemy w nich strzelać. Tych, których nie widzimy, ciężko jest trafić. Dlatego zwiat jest w tego typu grach niezwykle istotny. Lotnisko może go robić, często go nie robi, bo jest zajęte innymi rzeczami. Więc najwybitniejsi gracze na lotniskowcach robią miazgę z przeciwników i dodatkowo robią zwiat. Ale to jest już najwyższy poziom ogarnięcia tych wszystkich eskadr. Jeśli chcecie robić jak najwięcej zniszczeń to możecie albo polować na niszczyciele, które są wysunięte, więc najczęściej nie mają osłony przeciwlotniczej, Mówmy się, że niszczyciele na tych tierach i zresztą na praktycznie wszystkich są bezbronne jeśli chodzi o lotniska, lotnisko może z nim zrobić co chce, nawet najlepsi gracze na niszczycielach są miażdżeni przez lotniska. Chociażby przykład z wczorajszego streama, gdzie kuloodporny mnich bronił się jak mógł, wymijał te torpedy, miał tam całą masę torped do wymienięcia. Wymijał, wymijał, ukrywał się w dymie. Lotnisko cały czas go chciało dopaść, siedziało na nim z 6 chyba minut i w końcu go dopadło. I co by nie zrobił, zostanie zmiażdżony. Niestety, tak to wygląda. Dlatego należy to wykorzystywać z premedytacją, jeśli jesteście na lotnisku, i miażdżyć niszczyciele. Należy nauczyć się je torpedować, nauczyć się je spotować jak najdłużej, bo czasem wystarczy zawiesić eskadrę myśliwców nad taką niszczarką, moi drodzy, i już jest po niej, bo wszystkie okoliczne krążowniki, inne okręty biorą na cel tą niszczarkę i no, zaczyna jej HP ubywać w zastraszającym tempie. Ewentualnie, nawet jeśli jej nie zniszczą, to ją na przykład odgonią, sprawią, że nie będzie mogła torpedować. Już jest olbrzymi plus dla teamu, bo niszczarka się marnuje. Kolejny okręt, jaki powinniśmy, ale tak naprawdę powinniśmy mierzyć je w kolejności, tak jak się odstrzeliwuje, najlepiej okręty. Najlepiej odstrzeliwać okręty. Od najmniejszych zaczynałem, czyli właśnie niszczyciele, później krążowniki, a na końcu pancerniki, bo są ślepe i bezbronne, dlatego tak, tak powinno wyglądać niszczenie floty przeciwnika. Jeśli oczywiście krążowniki są na tyle mocne, że nie jesteśmy w stanie ich ruszyć i no, albo ruszymy, ale stracimy zbyt wiele, to powinniśmy polować na yy, pancerniki, ale najlepiej na takie, które gdzieś sobie odpłynęły, ewentualnie polować na okręty, które właśnie są. Gdzieś same, na przykład ten, to wiadomo, że są kolejne gdzieś, ale załóżmy, że ich nie ma, no to jest taki pojedynczy okręcik, to sobie go bierzemy za cel i jest pozamiatane. Tak samo wysunięte jednostki, to, to jest naprawdę, o tutaj mamy grafasz P, jest ładnie wysunięty, najpierw go poczęstujemy bombkami, jak się zgasi, dostanie storpet, żeby miał zalankę, żeby szło, albo na odwrót, wszystkie komba dozwolone. No, no niestety tutaj nie poszło, ale zobaczcie będzie zrzut elegancki. Powinny wejść dwie torpedy. A nie, jedna się nie uzbroiła. Ona zaczął skręcać, tego uratowało. Ale teraz jeszcze jakieś znowu bomby mogą iść na głowę. zobaczymy, niestety nie trafione. Eee, więc moi drodzy, polujcie na takie po poszczególne sobie jednostki. Widzicie teraz kolejne eee, idą torpetki, eee, taki Krążownik ma naprawdę przekichane. I co z tego, że jest krążownikiem? w szpę też może być, jeśli jest wymaksowany pod AA, no nie tak mocny, że ciasne, jak Cleveland, Ale również kości samoloty nie najgorzej, bo on ma tutaj, działa 100 mm. I jak sobie weźmiemy te plus 100 do dział kalibru, tam 80 i większe, to procentuje to naprawdę niezłym ogniem w jego wypadku. Niemniej, że ciasna. Tak, jak mówię, krążki na różnych tierach mogą być problematyczne i powinny być, bo to jest klasa do zwalczania samolotów, wspierająca okrętów, więc możemy się, jeśli już zajmiemy się drobnicą, czyli niszczarkami, skupić na pancernikach, pomagać dobijać jednostki, polować na przykład na japońskie pancerniki, które mają beznadziejną obronę przeciwlotniczą, w drugiej kolejności na niemieckie, no i oh, na końcu amerykańskie, one mają najlepszą, ale też. A oczywiście lotniska są w stanie je zmiażdżyć. Wszystko kwestia tego jak jest okręt skonfigurowany z jakim kapitanem. Pamiętajcie, że to, że traficie na przykład nawet na Cleveland'a, to wcale nie znaczy, że jest on wymaksowany pod AA. Możecie spotkać na całą masę Clevelandów, które nie mają wymaksowanego AA. nawet w ogóle praktycznie nikt nie inwestuje w AA i są doruszenia. absolutnie są doruszenia. przez ryju spokojnie można je sobie zmierzyć. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Wygląda na razie de kiepsko, łamane na fatalnie. Pozycja naszego lotniskowca jest też już pomału, pomału coraz mniej ciekawa. Tutaj ten krążownik może zaraz wyświecić, a właśnie tak jak tu, no tutaj wyświecony jest przez samoloty niemniej zaraz może obrywać. Dlatego należałoby przemieścić okręcik w inną stronę, bo już HPki zaczynają uciekać. A najlepiej by było pozbyć się tych jednostek jednej i drugiej i wtedy możemy dać nocowkę I dalej sobie z tej, z tej strony tutaj siedzieć. No zobaczmy, kolejny okręcik zatonął. O mianowicie fuso. Takie właśnie na dobitkę jak znalazł. Więc można już zająć się francuskim krążownikiem. Obrona przeciwlotnicza na tym okręcie jest cieniutka. Na niemieckim krążowniku 6 tieru też jest słaba, a rosyjskim tak samo, więc no jest dużo, dużo krążków, które będą miały masakryczny problem, jak lotniska zaczną się do nich przytulać i będą chciały się podzielić swoimi zabawkami z nimi w postaci torpet i bomb. A brytyjski krążownik również ma słabe, a, a pamiętajcie, że naprawdę mało osób maksuje je je głównie gracze na Cleveland'a, tak jak mówiłem, ale też nie wszyscy. Więc na tych rankingach uważam, że wszyscy gracze, którzy mają opanowane lotniska w dobrym, bardzo dobrym i wyśmienitym stopniu, będą ciągnąć grę tak jak mało kto. Tak to będzie wyglądało. Dlatego też się poważnie zastanawiam nad. O, nad graniem Clevelandera. zobaczę ile będzie lotniska, ale jak będzie się okazywało, że lotniska robią miazgę, to będę brał Clevelanda częściej niż na przykład Landera. O, po to właśnie, żeby nie było czegoś takiego, że ja stoję Landerem w dymie, a w tym czasie cały team zaczyna umierać, bo lotnisko kosi jak chce, a nasze lotnisko nie umie grać. O, takich rzeczy będzie pewnie no, w setkach, w setkach bitew. Będziemy oglądać takie rzeczy. Tutaj ładnie przeatakowana jest kadra torpedowa, która już strasznie cierpi, zaraz te cierpienia zostaną skrócone, już zostały, już gra nie wygląda tak tragicznie, teraz Aoba, kolejny krążownik szóstego tieru, który ma słabiutki, a też go można zmieść, a jeśli chodzi o lotnisko, więc naprawdę, będą się znęcać lotniskowce strasznie na tym tierze nad wszystkim, ta torpeda wejdzie, chyba nie a oba jest, a jednak weszło oba jest zwrotnym krążownikiem, ale tutaj miał za małą prędkość znalezione dwa lotniskowce jeszcze niszczarka no i są już trzy kilki dużo torped w celu no, no jak widzicie moi drodzy, to jest, to jest naprawdę wyśmienity okręt do ciągnięcia gier rankingowych Ryu będzie będzie grupa, tak jak mówię, świetnych graczy, którzy szybciutko skończą ten sezon, sobie poz, po, będą zmiatać wszystkich, o, chyba że będzie plaga Clevelandów, ale nie wydaje mi się, żeby była plaga Clevelandów, dużo osób chce grać na innych okrętach, właśnie chociażby na Landerach, podejrzewam też, że będzie masa pancerników, totalnie bezbronnych na te lotniskowce, będą tak płakać, a jak lotniska się nimi będą zajmować, będą błagać wszystkich, żeby im pomogli, a nie będzie za bardzo kto im pomagał. Jeśli będzie lotnisko, cztery czy tam trzy pancerniki, jakaś niszczarka, może jeden krążek jeszcze bez AA, będzie płacz, a lotniska będą robiły co będą chciały. Pamiętajcie o tym. Pamiętajcie również, żeby na rankingówkach jak najszybciej je lokalizować i miażdżyć. Wszystkie pancerniki, jak tylko widzą lotnisko, od razu walą w nie z wszystkiego co mają. Lotnisko, lotnisko ma zdaj. to będzie taka operacja co każdą bitwę rankingową, w której tylko ono będzie, bo w przeciwnym razie zobaczycie cały czas kierowani będziecie przez lotniska jednej bądź drugiej strony. No, i zobaczmy. Oczywiście możecie maksymalizować swoje szanse na przeżycie. Co nie znaczy, że wzrosną one do 100%, tworząc takie grupki, w których obrony przeciwlotnicze się sprzężają. Czyli pokrywa się obszar waszego as, a, a jakichś tutaj okrętów, co są wokół Was. I co za tym idzie, samoloty szybciej spadają. Mniej ich doleci, mniej zrobi krzywdę. Jeśli, jeśli nie ma dobrej błędu przeciwlotniczej, trzymajcie się po 3 okręty i, i wtedy będzie lepszy efekt. Tak też sobie można radzić z lotniskiem. O, no, a teraz lotniska bawią się między sobą. Zupa pomału, pomału wygląda niezaciekawie. Teraz już się musi chować, bo tutaj ten Texas. Możemy mu zrobić krzywdę, tutaj broni go jego plutonowy, też w Teksasie. A z upatym czasem chce skończyć już Bogułę i właśnie będzie bołcć, jak go się czyta, kurczę. No tylko jedna torpeda, tutaj brzydko. Można było troszkę pod kątem strzelić, zrzucić te torpedy, wtedy łatwiej trafiają. Ale cóż... Było minęło. Będzie drugi chyba zrzut. Razem, właśnie pod kątem, tak jak już powinno być, tak powinien zostać zrobiony. Pierwszy, no ja tam coś pamiętam, ale tak jak mówię, z... gorzej z tym, z klikaniem. Bo jak się powinno robić różne rzeczy, jeszcze tam pamiętam w miarę. Ale inna sprawa, że co innego pamiętać, a co innego umieć. O, wyszło zalanie, będzie chodzić? Chodzi. No to już te, te lotnisko raczej nie żyje. Też dużo graczy, jak widzicie, ucieka do linii lotniskowcem. To też jest dobra strategia z tego względu, że tutaj są problemy ze zrzutem przy linii, przy końcu mapy. Nie wiem, czy dalej są, kiedyś były, że ciężko było kliknąć tak, jak trzeba, żeby ten zrzut był taki, jak lubimy, czyli torpedy uzbrajały się przed okrętem, nie miał on tutaj żadnej możliwości uniknięcia ich. Trzeba zrzucać je dalej, przez co widać je szybciej i tak dalej. No i zobaczmy, bardzo wyrównana bitwa, całkiem interesująca. Zobaczcie, cały czas chłopaki muszą gonić zielonych i czerwonych. Tutaj Papieros zmiażdżył i obronił Zupę. Drugie lotnisko, zobaczcie, bezpieczne, ładna pozycja. Tutaj. Oczywiście, coś za coś. Zupa jest bliżej, dystans między okrętami jest mniejszy. Tutaj trzeba pokonać dwa razy taki jak tutaj, więc... Um, czym gracie agresywniej, tym większe daje to korzyści w postaci um, większej ilości przeładowanych eskadr i większej ilości zrzuconego towaru w sensie torpedy i bomb. Um, dlatego osoby, które grają odważniej, pewniej, mogą zrobić więcej niż takie, które stoją na końcu świata i grają mega bezpiecznie, ale te samolociki lecą lecą te dziesiątki kilometrów. I to trwa, bo lecą w jedną, w drugą stronę, dystans się wydłuża i czas się wydłuża i tak w przeciągu bitwy mogą to być 2-3 zrzuty gratis jak jesteście bliżej, Ja może jeszcze więcej w zależności od tego jak długo bitwa trwa. No coś się trzeba zdecydować. Jest dobity. Myślałem, że wcześniej go rozwalą te torpedy, okazało się, że jeszcze się tam jakoś e, uratował. No zobaczmy tutaj. Lotniskowce 6 tieru nie mają do tego rozbicia. Panik butonu, tak zwanego, czyli z angielskiego. no Panik to dosyć prosto przetłumaczyć. Panika, mamy taki sam teraz. W końcu to z angielskiego zaczerpnięte. No i buton to przycisk, więc no, dusi się go po to, żeby mieć rozbicie na lotnisku. Oczywiście bardzo pomaga. O, tutaj tego nie ma, więc lotniskowce mogą też siebie zwalczać tutaj na rankingówkach. Co według mnie jest słabe, bo. W większości wypadków dobre lotniska jakoś się obronią. Będzie za długo trwało, i na przykład nawet jak jedno lotnisko zniszczy drugie, ale te drugie zniszczone w tym czasie na przykład rozwali dwie niszczarki. To już może być po grze. To lotnisko, które przeżyło może nie mieć czasu, żeby to wyciągnąć grę. I ktoś je znajdzie, dobije i będzie pozamiotane. No, ale no, różnie bywa, jak widzicie Kraken wpadł, 147 tysięcy, więc bitwa całkiem ładna, no, jakby nie było tutaj wyciąg dosyć spory w tej grze był. No i właśnie na rankingach też Was czekają takie wyciągi, no, wspomnijcie jeszcze moje słowa, nie raz, nie dwa, zobaczycie, że będziecie przeklinać albo wielbić lotniska, w zależności od tego, które będzie z Wami, czy te lepsze, czy te gorsze. 2367 na lotniskowcu to jest bardzo dużo. One ma wszystko wykastrowane, mówiąc brzydko. O, punkty bardzo ciężko się zdobywa na lotniskowcu. Mega ciężko. O, najciężej z wszystkich klas jest coś uzbierać. Więc tutaj widać, że e, masakrycznie dużo zrobił, aż 36 zniszczonych samolotów to też może pokazać właśnie jaką gigantyczną przewagę możecie sobie zrobić. Może zrobić jedno lotnisko nad drugim. I to jest klasa, którą najtrudniej zbalansować, bo wiecie, jak jest 5 pancerników na 5 pancerników, no to mogą być tam jeden super, trzech średnich, jeden słaby, to się jakoś tam wymiesza, ale jak jest lotnisko, jeden super, drugi słaby, no to koniec, to jest za duża przewaga, jest tylko po jednym, więc... No, nie wiem, nie wiem jak oni chcą zbalansować tą klasę lotniskowców. To, to będzie, według mnie, niewykonalne. Musiałoby być więcej lotnisk, a jak jest więcej lotnisk, to jeszcze większą rzeźnię będą robiły. To już inne okręty tylko są dla ozdoby. Tak jak to było w Becie często. No, trzeba to by było zrobić albo tak, że po prostu okręty szybciej rozwalają samoloty i lotniskowcy muszą się naprawdę bardzo postarać, żeby zrobić pełen zrzut na kogoś. Nie wiem nie wiem, nie, nie, nie będę się podejmował tego. Nikt mi za to nie płaci wbrew temu, co niektórzy myślą, dlatego jest jak jest, te jeszcze bitwy rankingowe będą na lotniskowcach bez zmian. Cały czas czekamy na ten rebalans lotnisk, który ma być w tym roku, zobaczymy, czy faktycznie będzie. Tutaj nawet zauważcie, że lotnisko zarobiło 446 tysięcy, to też jest. Na szóstym tierze przy lotniskowcu bardzo rzadka sprawa, one też zarabiają masakrycznie cieniutko. Dlatego no niezła bitewka. I tak jak mówię, tutaj specjalnie Ryu jest z ukłonem dla bitew rankingowych. A cały czas się pytacie kiedy, kiedy. No już się kończą drugie, drugie testy. Skończą się testy. Wyjdą nowe premki szóstego tieru, no bo Hello High się musi zgadzać. I wtedy ruszą rankingówki. No taka mniej więcej będzie kolejność. Tak bym obstawiał. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Podejrzewam, że już teraz e, początek lipca. Tak bym obstawiał. Ruszą bitwy rankingowe. No i będzie można je pewnie, e, jeśli będziecie chcieli u mnie sobie oglądać albo sami pykajcie ostro. E, zobaczymy, jakie będą nagrody, czy takie same jak sezon. Wcześniej, czy może dadzą teraz trochę lepsze. Czas pokażę. Dziś widzimy się o 20.30 z wszystkimi, którzy lubią moje streamy. Zapraszam serdecznie na Twitcha albo na YouTube'a, jak kto woli. A ja się z Wami żegnam i życzę Wam wszystkim jak najwięcej udanych bitew, zwłaszcza tych rankingowych, żebyście jak najszybciej osiągnęli rangę, która Was będzie satysfakcjonować, docelowo pierwszą. Okej, okay. to tyle mojego radosnego pitu pitu. Trzymajcie się. Hej.